Witam, z tej strony Kuba Autotester. Chcesz być na bieżąco z materiałami na moim kanale? Zasubskrybuj go. W tym filmie pokażę Wam, jak za pomocą aplikacji App Koła Flow płacić za parkingi na wybranych lokalizacjach w Waszym mieście. Zacznę od tego, skąd dowiedziałem się o aplikacji App Koła. Jadąc do jednego z moich ulubionych sklepów, wjeżdżając na parking, zauważyłem, że trzeba uiścić opłatę za parkowanie, pobierając bilet z parkometru. Przeczytałem instrukcję, którą teraz widzicie. Można pobrać bilet do samochodu bądź skorzystać z aplikacji App Koła Flow. Bardzo cenię swój czas, więc możliwość skorzystania z aplikacji bardzo mi pomaga. Zaczynamy oczywiście od znalezienia aplikacji App Koła Flow na swoim telefonie. Następnie musimy się zalogować, na początku zarejestrować. Możemy standardowo przez maila, bądź kontem Google, Facebook lub Apple ID. Ja wybrałem standardowe, klasyczne rozwiązanie. Zarejestrowałem sobie konto poprzez maila. Po zalogowaniu się do aplikacji wyświetli nam się mapa, na której możemy sprawdzić, które parkingi w naszym mieście obsługiwane są przez aplikację App Koła lub jak znamy adres parkingu, na który chcemy dojechać, wpisujemy go do góry. Już wpisałem nazwę sklepu, miasto, ulicę. Aplikacja podpowiada mi daną lokalizację. Wybieram ją. Pokazało mi wybraną lokalizację na mapie. Na dole ekranu mamy adres oraz odległość, która nas dzieli od wybranej lokalizacji. Przesuwając obraz w górę, mamy informacje na temat wybranego przez nas parkingu. Ale skorzystajmy z przycisku Start. Przycisk Start przekierował nas do aplikacji Google Maps. Możemy sobie zobaczyć trasę dojazdu, wybrać tą, która najbardziej nam odpowiada. Ale przenieśmy się w czasie, że już dotarliśmy na miejsce, wróćmy do aplikacji parkowania. Tutaj mamy informacje, jakie korzyści płyną z używania aplikacji. Bez biletu, bez gotówki, uiszczamy opłaty, godziny otwarcia parkingu, taryfa, 1 godzina parkowania za darmo, 10 zł za każdą następną oraz ile miejsc jest na parkingu. Teraz możemy nacisnąć przycisk Start. Wyświetla nam się okno, w którym są dane odnośnie naszej rejestracji, formy płatności, czy korzystamy z kodu promocyjnego i ustawiamy czas parkowania za pomocą regulowanego koła, w którym wewnątrz jest przycisk Start. Jak widać, jak zmieniam ilość godzin parkowania, zmienia się kwota, więc wracam do 1 godziny. Parking opłacony do jutra do 43 minut po północy. Jeżeli już mam wszystko wybrane, naciskam Start. Potwierdzam pojazd, na który rozpocząłem parkowanie lub dodaję następny. Jeżeli wszystko się zgadza, naciskam potwierdź i zapłać. Takie kwoty lubię płacić. Na sam koniec pokazuje nam się potwierdzenie, płatność zrealizowana i mogę iść na zakupy. W aplikacji pojawiły nam się informacje, do kiedy i do której godziny mamy opłacone parkowanie i odlicza się czas do jego zakończenia. Możemy przedłużyć sesję parkowania bądź ją zakończyć. Ja naciskam zakończ sesję, wyświetla mi się zakończ sesję parkowania, potwierdź. Po potwierdzeniu mam komunikat sesja zakończona, aplikacja wraca do mapy. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Nie zapomnijcie zostawić lajka oraz zasubskrybować kanał.